Okej. Dobra, panowie, więc tak, fabuła jest taka. Zostało każdemu 7 tasków, tak? To już jest ta gra. Prawdopodobnie wśród nas pojawi się dwóch spiskowców, jeszcze nie wiemy, kto to jest, więc uważajcie. Nie ufajcie nikomu, ale starajcie się zbudować jakiś system. Ale największe pytanie jest, gdzie ty miałeś chomika kupić? Skin. A, bąkol, teraz mi psujesz ten... Gramy. Racja zepsuta. No, podkopał moją tutaj wiarygodność. Wod bąkol. No nie, no panowie, toście mieli pecha, kurde, na tego double killa. Mamy Mongola! Tak, tak, dokładnie. Mongol od początku próbuje nas rzucić na makułach. Widziałem Mongol, jakby zabijał. Dobra, kto co widział, okej? Okay. Ja widziałem Mongola, który zabijał. Doktoranta zdaje się, że zabił. Okej. Gdzie było ciało? Ja siedziałem teraz na kamerach. No, koło ciebie, Macieju. Bąkol chodził koło mnie, potwierdzam. Okej, dobra. X-Grade, no. Mandur, co wy robiliście jeszcze? Ale nie dyskutujesz, stary. Jesteś zabójcą razem z statkiem i teraz prowadzisz jakieś śledztwo w ogóle. Ciało jest w monitoringu w momencie, kiedy naprawiony był generator, znaczy reaktor. Zostały chyba 3-4 osoby do mnie dołączyło i specjalnie się wróciłem w momencie, gdy uznali, że są bezpieczni. Zrobili double kill. Od samego początku śmierdzi. A Tadek, ty gdzie byłeś? Ja nic nie wiem. Teraz przy reaktorze, jak w momencie, kiedy był alarm, to robiłem reaktorowy ten kłeścik, ten wiecie, który to jest, klikaniem. Albo Tadek, albo Bąkol. Nic nie wiedziałem. Ja. Dobra. Poszedłem do lower engine, po czym się wróciłem, bo chciałem do makuły wrócić i w tym momencie zacząłem Bąkol zabijać. Ja widziałem na elektryczny, to nie był on, a z tyłu został Bąkol, Kulski, Tadziu i doktorant. No i naczelny też tam był. A doktoranta nie ma. I naczelny też tam był, a naczelny wcześniej z Bąkolem mówili, że to makuła zabił. I ja też podejrzewałem, ja bym powiedział, że to jest makuła. A ja bym powiedział, że to jest Bąkol. Znaczy, największy problem jest taki, no oczywiście możesz za mnie zagłosować, to są dwa głosy na mnie na pewno, więc ja tylko mogę Greata oraz... Ja się wstrzymuję jakby co. Ja tylko mogę powiedzieć tak, w pierwszej rundzie poleciałem i zgłosiłem to ciało, mogłem to olać, bo było w moim biznesie to, żeby po prostu nie widzieć tego ciała na monitoringu. Aha. A po drugie Mandura mogłem bezpośrednio podczas reaktor meltdownu zabić. Mamy dużo questów. Nie zrobiłem tego. I teraz Makua, który interesuje się ilością questów, jest tylko dowodem na to, że jest winny. Ja głosuję na Makuę. Great, też musisz. No, Bąkol dobrze mówi, no sam powiedzieć. No. Potem to mnie tacił. Aha. Okej. Musi być dobry teraz. Mamy dużo, musimy to grać spokojnie, tak, jest dużo czasu. Jest ich, zostało ich tylko, jest trzech, tak? Jak odpowiednio to wszystko rozteguje. Teraz na przykład widzicie, że mamy tutaj kogoś, kto został. Moim zdaniem to jest ważna informacja. Panowie, wzięliście X-Greata. No. Tadek musiał zabić X-Greata przy storage'u, nad kanistrem. Można raportować więcej niż raz, jak się jest impostorem, prawda? To nie jest tak, że to jest ograniczone. Można. No. Jak każde zwłoki może każdy raportować. Mandur, błagam cię. Od samego początku Bąkol próbuje nas
Jest taka opcja, jest taka opcja. Nie, od samego początku. Ty zdobyłeś do Belkila dopiero w poprzedniej rundzie, nie miałem dobra, o ciebie panowie, mój głos jest teraz najważniejszy. Tadek, gdzie byłeś? Od początku poszedłem z wami, to byliśmy w Navigation, tak, dobrze pamiętam? Potem stamtąd poszedłem w dół, przez Storage, potem żeśmy się rozeszli i w tym momencie był raport. Ja szukałem was, wyście poszli chyba do Elektrykala. No my poszliśmy. Ale patrz, czemu szukałeś, ale do czemu nas szukałeś? Ty masz szukać rozdzielni, nie nas. Nas chcesz, jeżeli tak, chcesz nas zabić. Rozdzielni. Rozdzielnia elektryczna odpowiada za dostarczenie prądu, a dokładniej napięcia elektrycznego. Ale nie było. Zaszczenie żarówek, abyśmy uzyskali widoczność. Tadek, ja widziałem, jak ze mną szedłeś od nawigacji. Ja poszedłem do elektryka i później cię nigdzie blisko nie było mnie. Ja się zgubiłem wtedy. A poza tym Bonkol wtedy zaczął na Makułę. W pierwszej rundzie już na Makułę się rzucić, że on był impostorem i ty byłeś za Makułą cały czas. No, także niestety głosuję na ciebie. Kurwa, zawsze jestem za Makułą. Ja głosuję konsekwentnie na Bonkola, no nic. No, w poprzedniej turze po prostu chcę powiedzieć, jeszcze mamy czas. Makoła się wstrzymał generalnie, bo to też jest jego taki standardowy, że on nic nie widział i on nic nie dobra, wie, co Bonko, wokół niego się tatka, dzieje. Bo zapomnisz, wygrywamy. Nie, no to, Tadek mi pasuje, jest jednak tu jest młodzież starsza i on mógł dobać. Młodzież starsza. No brawo, brawo. Brawo. Nie, ja już po tym jak Mando to powiedział, to wiedziałem, że to Makoła. Nie no, wyście, ale mieliście idealny plan, byście takiego double killa zrobili, byście zmienili całkowicie tą grę, by była wygrana na wasze konto. Tak, tam źle poszło. To ja, po prostu to jest ten timing, że ja się wróciłem, nie? Ale że ja was dwóch przegadałem, to tak nie powinno być, nie powinniście mi uwierzyć za chuja. Nie, no, powinni być uwierzyć, bo za dużo dowodów na nich było. No. Ja już w pierwszej, od samego początku było podejrzane. Jakby Makuła nie była od początku podejrzane, tak. To by to przeszło. W pierwszej rundzie trzy osoby podejrzewały Makułę już. No ale Makuła zabił... A Tadek się od razu stawiał za Makułą. Nie, zabił. No, ten kill był wymuszony, no tam, no. Nie, tam z tego było to... Nie, kurde, no jest taka... Czujesz się jak, wiesz, podczas tego filozofowania, czy powstanie było słuszne, czy nie, no teraz... Znaczy nie, no, generalnie Makuła zabił w security i w tym momencie... Tak, wymusiłem na tobie, no. Biegła druga osoba, już nie pamiętam, to chyba wtedy naczelny, doktora, więc ja go zabiłem i w tym momencie... W tym momencie tak, Bonkol wrócił sprytnie zobaczyć, nie, to było mądre. Dobra, resetujemy... Ja chcę tylko zapytać, czy doktorant jak się czuje jako ciągła ofiara? Jest przyzwyczajony. Ale widzisz, jakby się do mnie dołączył w zakrzykiwaniu Bonkola, to byśmy przekonali, że to Bonkol był tym, był impostorem. Oglądałem wcześniej streama, ale teraz jak się z tobą gra, to widać bardzo, że ty równocześnie jesteś winny i niewinny, naprawdę. Bo o to w tym chodzi, że... Widziałem ciało Treya w kafeterii. Biegł chyba do tlenu i musiał ktoś go zabić po drodze. Wcześniej biegał statkiem i Kulskim. I z Maciejem, no właśnie. Ja na początku myślałem, że to jest duo Tadek Kulski drugi raz, ale... No nie, to w takim razie Maciej ewentualnie sam, bo ja nie jestem. Właśnie robiłem kolejne questy, zostało mi chyba jeden w koło Navigation. Dobra, jedyne co mi się nie podobało. Mam nadzieję, że jesteś jedyny impostor, jak coś z tym walcie. Ale że doktorant bardzo, bardzo wolno robił questa za dwa, bo zdążyłem przyjść, ja wykonałem tego questa i tak. Okay. Ale tak to... Nie wiem, ja widziałem jak Maciej się na przykład zatrzymywał przy tym, przy... Maciej, co zrobiłeś zaraz, jakiego questa zrobiłeś zaraz po podniesieniu paliwka? Potem? No. Chyba wtedy od razu poleciałem już do tego, do O2. Nie jestem pewien, kurde. A doktorant nie byłeś? Kurde, O2 poprawiłeś? Nie pamiętasz, co zrobiłeś? Wziąłeś paliwo. Tak, no to mówię, paliwo. Czekajcie, bo jeżeli to nie... Ja to nie... Zagadać. Nie, chcę się dowiedzieć od Macieja, czy on nie jest impostorem. No. Jak żeśmy byli w storage'u, tak. To ty się zatrzymał przy paliwie. Co zrobiłeś tak. Później? No, Jezu, mam nadzieję, że do góry poszedłem po prostu. Tak, no. A co potem? No. Nie byliśmy dobra. Tam... No. No dobra, a kto wpisał prawy tlen, w sensie górny? Ja wpisałem. No na pewno. Potwierdzam. Tak. A czemu ty nie wpisałeś, doktorant, właśnie? Nie rozumiem tego. Nie ubiegłeś mnie o sekundę. Oby, dobra, okej. Subli wpisywał ten w adminie. Ja wpisywałem na dole w adminie, a u góry w takim razie Makuła i doktorant też tam był. Zostaje mandur albo... Ja byłem z lewej strony mapy. Kompletnie. Robiłem kable w elektrowni, wy tam mieliście, jak wychodziliście, do elektrowni ja wchodziłem i wtedy poszedłem na lewo na reaktor.
Dobra. Gdzie było ciało w kafeterii dokładnie? Przy którym wyjściu? Idealnie przy prawym wyjściu. No teraz się w ogóle nie odzywa, ej. No teraz się w ogóle nie odzywa. Siedzicie ja nie odzywam. Ma alibi. To też wiedzieć. Nie tylko dobra, on musiałby wtedy zabić przed tym, zanim go znalazłem w tym, w O2. Tak? Chyba, że przeszedł jakimś kurde tym, jak to się nazywają, te przewody wentylacyjne. Musimy zagłosować. Dla mnie to jest Tadziu albo Subli. Dla mnie doktorant, ja, sorry. Wiem, że to jest ten... Czyli Mandur. Kurde. Może będzie RIP. No, to będzie RIP. Zaraz. Tak myślałem, że... Ja... Właśnie, nie słyszeliście makuły. Ja słyszałem... Makuły, jakie wtedy nie widziałeś tylko ciała, które tam leżało na korytarzu? No po prostu nie się ogarnąłem, sorry. Ja wyskoczyłem z węgla przed tam troje. Dosłownie tuż przed tobą. Zubli, to ty ze mną latałeś pół mapy? To jest trzeci impostor po prostu, no wąziu. Na początku? No tak jest. Dodatkowy impostor. Z handicapem gracie. Perfidnie, perfidnie to robicie, perfidnie. Kto zgłosił? Wąziu. Dobra, nie słyszycie, Wąziu. Mhm. Ktoś coś widział? Bo ja niestety... Nie, bo ty kliknąłeś, chociaż nie widziałeś ciała, ale kliknąłeś, bo miałeś report, tak? Nie, widziałem ciało. Ciało, bo robiłem ten quest ze strzelaniem w tych... Widziałem ciebie i był Tadek, jeszcze ktoś tam był. I ja poszedłem wysyłać pliki, nad wami dokładnie stałem. I w trakcie wysyłania zgasło światło i pojawił mi się też przycisk, tylko ty go wcześniej wcisnąłeś, ten report. I więc to musiała być ta osoba, no, której ty nie widziałeś teraz, bo jak ty strzelasz do meteorów, tak, to ty nie widzisz, kto jest obok ciebie. Co ty tam się tak zmęczyłeś aż tymi? Przeżywam psychiczne rozterki w tym momencie. Dobra, niech ktoś coś powie. Coś jakiegoś podejrzanego gdzie. Ktoś był z nami w tych weaponsach? Jak to się nazywa? Kurde. No, kto ma ci powiedzieć? Ja tylko przychodziłem do... Kurwa, nie żyje, kurwa, to ci mogę powiedzieć. Mi się wydaje, że z wami, ty robiłeś zadanie, ja teraz rzucam luźno, bo mi się wydaje, że był kolor jakiegoś cytrusa i nie wiem, czy to nie jest pomarańcza, czy cytryna właśnie. Bunker, widzieliśmy się na samym początku i nie pobiegliśmy razem do weaponsów, bo ja pobiegłem na dół. To był Trey. Ja wyłączałem teraz światła. A Mandur, to ja czemu byłem, zabiłeś? Ja byłem na śmieciach na początku. I później szedłem od razu na dół w stronę admina i był alarm na te światła, to poszedłem robić światło. Bunker, ty poszedłeś najpierw w prawo, tak? W prawo i potem w dół. Kto? Ty. Ale ja nic takiego nie powiedziałem. To coś ty teraz wymyślił? Tak zrobiłeś czy nie? Bo widziałem cię, że idziesz w prawo, a potem gdzie? Co ty Sterek tam kurde śmierdolisz? Co ty tam dupisz? Ja byłem cały czas w weaponsach z nim. Dobra, 10 sekund. Ja potrzebuję ochrony, okej? Okay? Ktoś idzie ze mną? Pójdę z tobą, pójdę wąziu z tobą, idę. Wiecie co robicie, okej? Okay? Jak ja zginę, to wiadomo. No, dobra. Dwa twoje, teraz dwa moje. Teraz dwa moje, dwa twoje. Ktoś odwali, teraz coś ci odwali. Bunker, dwa moje, dwa twoje, out. Mogą mnie współpracować. Bongo. I mamy questa z... Mandu, czemu go zabiłeś? Ja chciałem, żeby strzec z tych kamer i zobaczyć, jak wyskakuje sobie do wentu. Całą grę mówię, że naczelny. A jak ginę, to zero... Zero cię nie podejrzewałem. Ale Mandura nie podejrzewałem. Mandura nie podejrzewałem, ładnie się krył. Mandura dwóch tur chyba... Ale wiesz co jeszcze, Trey? Właśnie teraz miałem, okej, bo właśnie Mandur nie był w ogóle podejrzany, więc nawet chodziłem sobie tak tylko, żeby mogli mnie nawet wyrzucić. Dobre to było, no. Na szczęście Mandur bardzo dobrze. Mandur, mogę coś powiedzieć, przepraszam, mogę coś powiedzieć. Że wyście kurwa nie ogarnęli tam na samym początku, tam było, nie wiem, 4-5 osób. Ale kosa weszła, nie? A ten mi w ogóle zasadził kosę przy wszystkich, ja w trakcie questa byłem, a ten światło wyłączyłem.
światło wyłączyłem. Bonko też mnie przegadał. Tak, nie było światła wtedy. Chciałem sobie ale zrobiłeś Subiego z tym światłem, ja pierdzielę. Kogo my wyrapaliśmy wtedy, Subiego? Tak, 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 ale sobie tylko dlatego, że ja go, ja zastosowałem taki trik, a on po prostu... Bonko, liczyłem, że masz jakiś... Trzeci impostor. Bonko, liczyłem, że ty masz jakiś, wiesz, Sherlock Holmes level 500, a tutaj... Ale nie, bo nie zadziałało, tylko jesteś największym zagrożeniem dla tych, dla... Jak wykręcili Sherlocka Holmesa na Śląsku, to po prostu... Niezależnie od tego, czy jesteś impostorem, czy jesteś... Czy jesteś impostorem czy crewmate'em, to jesteś największym zagrożeniem dla crewmate'ów, takich gwarantuje. Tak, można było w tym momencie tak wtedy... nie wrzucić Bonkola i byłoby problem. Ja wtedy z Bakułą chodzę, żeby troszeczkę się wyrównało to. To jest O2, ja tu jestem. Jest duża niestety szansa, że mogę z... Pelikan zrobił. Tak, bo nie mogę już tego włączyć. Dobra, go! A! Hahahaha 15 sekund. Jezu Boże. Okej. Nikim nie? Znepa było mało w ogóle tutaj. W czasie tej gry. Zino przeciwnie rusza. Słuchajcie... No ja też tak myślę. Sorry! Boże! Kurde! Tak, no to Zino? Tak, jak już ktoś powiedział. O, to nie jest Zino! To nie jest Zino, kurde! Ej, dobra, no, stop. Jest jaki twist na zagrobie. To musi być Bonkol. Tak! A jeszcze dogadałem się z tym... Kto się nie odciszył? Jeszcze dogadałem się, żeby on to powiedział. Kurde, powiem szczerze, że z Bonkolem byłem kilka razy sam na sam i nic się nie stało. Ciężko powiedzieć. Może sobie alibi na to je budował. Ej, ja tu jestem, ja wiem, że to jest... Ej, to jest dziwne. Ja wiem, że jestem niewinny i teraz dwóch typów mnie tutaj będzie przekonywać. Ale to wiadomo, że ja też właśnie dziwne. Ja też jestem niewinny. Wiem, że wy jesteście winni, nie? Tylko problem polega na tym, że na przykład ja bym chciał dowiedzieć się, jak wyglądały wasze tutaj, wasza biografia w tej rundzie. Bo... Zaczyna się ostatnie 90 sekund. Nie. Pelikan. Ja wiem, co jedna z was osoba zrobiła w momencie, gdy był alarm na reaktorze, a nie była związana zadaniem i nie szła w tą stronę, gdzie trzeba. No powiedz, bo jestem ciekawy. No ja dwa razy teraz reaktor naprawiłem. Ja też naprawiłem reaktor. W sumie ja też byłem. Ja też tak, byłem, bo raz... też był, ale Pelikana, kurde... Pelikana? Nie. Nie raz nie zdążyłem, bo w ogóle było kilka tych całych w ogóle. Wiem, ja dwa razy naprawiłem w tej turze reaktor. Raz nie zdążyłem w momencie, gdy już byłem pod kamerami. Dobra, to jakie taski wam zostały do skończenia? Powinieneś mało tasków. Nie jestem. A, nie wiem, nie wiem. Nie, mi został task w tym, w dolnym engine'ie tam, nie, ale to nie tak. Wiem czy duchy, a ile nam zostało właśnie, pasma? No, tak, duchy muszą zrobić ale wszystko. Nie, bo czekaj, nie, bo ja teraz tam przyjdę i to jest bez sensu. Ale mam, nie, słuchajcie, musimy skończyć to tu i teraz, naprawdę, bo to no. Już wiadomo, że inaczej wygrają impostorzy, więc to nie ma szans. No, tak, ja znaczy, łysy jako jedyny tutaj gadasz o swojej niewinności, nie? To jest najlepsza linia obrony. No ale, no Jezus Maria, wiadomo, że gadam o niewinności, natomiast Bonkol, słuchaj, ufam tobie akurat, no. Bo wiecie, słuchajcie, poza tym, że, szczerze powiem tak, wiadomo, że możemy sobie tutaj przerzucać winami i alibi, ale jest takie coś jeszcze jak wyczucie. I ja czuję, no, że Pelikan jakoś dziwnie gada. Czuję głową. Mój zdaniem Pelikan jest impostorem. No Pelikan... No guys. Nie wiem, no. Ale nie wiem, ja na ciebie bym zagłosował, Łysy, ale no to dobra, to idzie na Pelikana. Dzień Bonkol, nie, to był Bonkol na 100%. Ej, nie wiem, to będzie dobry finał. Jestem ciekaw. Zobaczmy. Kurde. Wyczuł. No, nie no, stary, jak wyczuł? Zagranik. Pelikan dał... Zagraniku, kochany. Pelikan wystawił nam Subiego. Impostora pewnego. Zaraz. Przepraszam. Kto teraz wyleciał? Właśnie, ja chciałem... Ja dlatego zmieniałem tematy, żebyś ty się nie przypomniał na ten temat, bo tam ktoś... To czemu Pelikan nie powiedziałeś? Jakoś tak kluczyłeś.
Oj, Pelikan. Bo w sumie ja nawet nie zwróciłem uwagi na to, jaką miałem ścieżkę. Nie miałem żadnego alibi i w sumie moją jedyną linią obrony było to, że dwa razy reaktor gdybyś, naprawiłem. Najlepsze jest to, zagranik, że gdybyś dosłownie sekundę wcześniej wcisnął guzik, to bym był. Ja zginąłem dosłownie sekundę przed wciśnięciem guzika. Kurwa, źle. Okej. Okay. Ej, zaraz! Co się dzieje? Halo! Robiłem. No i dobra, ja wam powiem, kto jest czysty na pewno. Bo ja sobie pobiegłem, tak trochę poczekałem, aż się wszyscy rozbiegniecie z kafeterii. Smoku pobiegła na dół. Tak, to wam widziałem. Kartę robić. Miałem Bonkola i doktoranta w artylerii. Tak, zgadza się, chłopaki? Byliście tam? No, nie zła artyleria, no. No dobra, no wiesz o co chodzi, w weaponsach. I wchodzę do O2, a tam chyba trzy osoby na staku i trup obok nich. No to co nie widziałem, wiesz jak się robi zadanie, wiesz jak się robi zadanie, to ten... Kwestia jest taka, że szkoda, że nikt nie stał obok i nie sprawdził, kto stepował. Kto był na tym staku? Kto był na tym staku właśnie? Ja byłem jako pierwszy, robiłem liście przy O2. Akurat skończyłem i nagle patrzę report. Tam były cztery osoby na tym staku i tam byłem ja, był tam osobnik, który nie żyje, był tam Kulski i ktoś jeszcze był z nami? Jeszcze jedna osoba. No ja robiłem tak samo questa, więc kurde. Najgorsze jest to, że animacja zabójstwa jest taka, że właściwie nie wiem, kto to był, mówiąc szczerze. Dobra, Pelkin. Ty wchodziłeś, tak. Zgłosiłeś, zobaczyłeś. Tak, widziałem ciało, jak leży i wy tam staliście, robiliście questy. Na staku tam staliście, więc ktokolwiek tam stał jest podejrzany. Prawda jest taka, że... Czyli Markulski, Jędrek i kto jeszcze? Nie. Yeah. Stach, dobra, słuchajcie, to mam taki pomysł. Nasza trójka w takim razie jest podejrzana, w sensie ja wiem, że jestem niewinny, ale Kulski i Stach prawdopodobnie... A ja mam łysy. Ale musimy budzić w trójkę teraz, w sensie nasza trójka musi być pilnowana, tak? Nie, jakie ty masz... czwórkę, bo tam może być dwóch impostorów. Nie, ale nie. Ja bym zrobił odwrócone grupy, bo zawsze Wąziu dzieli na dwójki, trójki. Osób, nie, Wąziu może... Ja jestem za dwójkami, jakby ale zawsze. Ja bym powiedział, żeby te wszystkie osoby, rozumiesz, to jest jakby takie małe getto chodzące. Te trzy osoby inne razem nie chodzą. Jesteśmy zarażonymi. Kochani, tak. Możemy się dzielić, musimy się łączyć razem. Znaczy, dobra, ale pamiętajcie o tym, w pomieszczeniu był... Słuchajcie, w pomieszczeniu był Stach, Kulski i ja, więc każdy z nas może być zabójcą. Ja wiem, że nie jestem, podobno, tak? Podobno zgłosił, także on jest... Ale nie dzielcie grup takich, gdzie będzie Kulski, ja tam ktoś, biegłem. Dobra, skip, no. No ja z nimi chodzić nie chcę. No, ale pamiętajcie... Uważajcie na Pelkina z Jogaszką. Kto był w tej grupie, zapamiętajcie te niki, bo potem już wam się ktoś... Psz, tracę łączność. Ksz, ksz, ksz. Mam ciało w reaktorze, główny reaktor, byłem na kamerach, smoku wyszła z reaktora, wszedłem do reaktora zobaczyć, czy napędnika nie został i został. Super. Dobra, to na swoją obronę powiem tylko tyle, że robiłam tego questa z tymi kwadratami, które grają i myśmy weszli do tego reaktora. Ja byłam przy reaktorze, jak był alarm, wyłączyłam go i Jędrek widział, że ja stoję przy tym reaktorze i czekam na drugą osobę. Nie no, w reaktorze byliśmy tam wszyscy, ja tam byłem, kurde. I czekałam na drugą osobę, wy tam potem wszyscy przyszliście, więc wyłączyłam ten reaktor z kimś i potem robiłam tylko questa i zajęło mi to długo. Potem szłam do Electricale od razu. To więc ktoś tam musiał wejść questa, zaraz czekaj, który to był quest tam? Ten z grającymi tymi kwadratami, on się bardzo długo robi. No jest takie ciało. Tak, gdzie było ciało dokładnie? W reaktorze? Górny reaktor, górna strona jego, tam gdzie się naprawia. Okej, okay, dobra. W węcie może? Zaraz, w pomieszczeniu reaktora na górze, tak? Dobra. Długo tego, ale wyszłaś z reaktora, widziałem, że wyszłaś, wyszedłem z kamer i 3 sekundy później byłem w reaktorze, więc no to ja... Nie widziałam go.
Ja byłam na dole reaktora, jak było wyłączanie tego questa. To ja byłam przy tym przełączniku na dole. Potem robiłam tego questa i od razu wyszłam, więc może być tak, że jak był ten cały stack tam przy wyłączaniu, to ktoś został zabity, ja tego nie zauważyłam, szczerze, nie zwróciłam uwagi. To się mogło wydarzyć, bo ja tak samo miałem, jak byłem w pierwszej rundzie, tak? Po prostu nagle widzisz ciało. Ktoś wychodził, wchodził? Pelikan, co tam robiliście w ogóle? Pelikan, przepraszam. W reaktorze czy gdzie? Nie, w ogóle, teraz. Na kogo teraz wpadłem? No na mnie, dobra. Na mnie i... Coś czy Stach był z tobą? Gdzie się wpadliście? W storage'u, miałem w storage'u misję. Z zagranicznikiem, on potem poszedł gdzieś na prawo. Tak, bo jesteśmy w bratach w dupie. Gdybym to ja zabiła, to bym nie stała tam przez cały ten alarm i czekała na osobę, która ze mną wyłączy ten reaktor. A mam jeszcze pytanie, bo Baton, ty byłeś to wezwanie? Ujcie smoku, poszedłem do kamer po reaktorze, głosujcie. Ale kogo głosujesz, na kogo głosujesz, Baton? Dobra, zaryzykuję, musimy wyzywać, będziemy w tyłka. To był błąd. Żegnajcie. To ja nadal nie żyję. Gratuluję, panie Łysy. Halo, dzień dobry. Co? Nie. No, mów, powiedz, oskarż mnie, powiedz, co chcesz powiedzieć. Nic nie mówię, znalazłem ciało przy Navigate. Nie znalazłeś. Powiedz swoją wersję i powiem zaraz, dlaczego ona nie jest prawdziwa. Dawaj. No, szedłem z Communication, gdzie miałem questa, do nawigacji i tam było ciało. A ty szedłeś ze mną, tak? Ciebie spotkałem? A szedłeś od engine do shieldu, wszedłeś, zobaczyłeś mnie i zacząłeś biec w drugą stronę, żeby zgłosić pierwsze ciało, żebym ja nie zgłosił. Szedłem z komunikacji. Nie, szedłeś z navigation w dół. Co, zatrzymałeś się? Nie, Baton, co ty kręcisz? Ja pierdzielę, szedłem z komunikacji. Okay, mamy spokojnie, mamy 85 sekund. Widziałeś, szedłeś z navigation. Dobra, kto widział Batona? Słuchajcie, okej, dobra. Baton, podświetl swoje alibi. Kto widział Batona, jak to był Baton? Ja go widziałem teraz, jak szedł, to był w storage'u, nie? Tak, Stachu, ty byłeś z nami w storage'u? Zaraz był? I szedł ze storage'a, później wyszedł. Znaczy, poszedł w stronę storage'a, a ze storage'a dalej nie wiem, gdzie poszedł. A w prawo. Dobiec do ciała i zabić, no... Zinop, co ty robisz? Jasne, pewnie bym mógł, ale tak jak mówię... Skąd wiesz, że to akurat zagrajnik jest? Dlatego, że szedłem korytarzem communication w stronę navigation, przyszedłem obok shieldsów, zobaczyłem zagrajnika, bieg w dół, zobaczył mnie, zaczął biec w górę. Dobra, sorry, to nie w temacie. Gdzie było ciało? Kręcę w kółko, dlatego, że siedzę na mapie i patrzę, gdzie iść dalej, tak? Do jakiego questa. Nie, ja nie szedłem z góry, tylko szedłem z komunikacji, musiałem się zakłapućkać i potem spotkałem. Ej, dobra, gdzie było to ciało, fakt, żebyśmy mieli, bo widziałem, Baton szedł w dołu. Kurczę, ja uwierzę Batonowi w sumie. A ja tak średnio, znaczy... Baton, nazwałeś z dołu, gdzie było ciało? Twoja barona. Znaczy nie miała wójcie podejrzenia, ale w takiej sytuacji jakby... No, nie mówisz, już na środku w ogóle storage'a, to było dziwne. A, bo miałem misję tam w górze w tym całym... Dobra, kartę, to na gość trzeba zagłosować, bo z dwóch impostorów. Nie wiem, chyba poszedł na zagrajnika, może zaufam Batonowi? Nie, no chwila, stop, ej. Kurde, dobra. Ja głosuję na Batona, sobie Baton. Kurde. O nie, bando szakali, zginiecie tu jak szakale! Nie, serio, ej, naprawdę to nie byłem ja. Gadem. A, czekaj, to był Baton pewnie. GG? Chyba GG, nie? Miałem mikro wyłączone cały czas. O Boże.
Cześć, Wąziu, jak tam? Też w pierwszej chwili miałem ochotę wyłączyć, ale chciałem jeszcze taska zrobić. Co tam, Zinop? Kurczę, dziwne było to, trochę mnie zaskoczyło, że, znaczy może to dobrze, że mój stach na mnie poczekał, jak ja robiłem upload. Ja byłem na dole, byłem sam przy tym reaktorze na dole i widziałem, że przez chwilę ktoś puścił i to był tam baton na górze. Ja puściłem, bo... Według mnie to jest... No i właśnie dlaczego? Ostatnia sekunda i nagle puściłeś sobie? No ale gdybym nie włączył, to bym wygrał, gdybym był impostorem, więc jakby by to miało sens? Dokładnie. Moment, ja byłem na dole sam, więc ja na pewno jestem czysty. Czy jesteśmy w stanie to ogarnąć questami? Żeby chodzić razem i robić questy? No to byłoby wygodne dla impostora. Zino, powiedziałeś w pierwszej sekundzie Wąziu coś tam. Nie no, bo zdziwiło mnie to, że my ze Stachem i z Wąziem biegliśmy z admina i Wąziu nam się gdzieś zagubił nagle przy silniku. Wpadłem na ścianę, a serio, tak. Nie biegł do reaktora. Ale właśnie wydaje mi się, że Baton i mój Stach, gdyby byli impostorami, no to mogliby to bez problemu ugrać. Nie no, gdyby było dwóch impostorów, to wygrali, jest jeden impostor. Ja bym nie zdążył do... Widziałem, że Baton był na górze, mój Stach poszedł na dół i ja bym nie zdążył, gdyby Baton nie wcisnął. Znaczy, Baton mógł to po prostu wygrać, jeżeli byłby impostor. Nie, to jest Wąziu, ale nie głosujmy, bo jeżeli to rzeczywiście nie jest Wąziu, to będzie lipa. Zróbmy zadania, bo zostało ich mało. A ile zostało? Jeżeli to jest Wąziu i go kichniemy teraz, to wchodzimy w trójkę w kolejnym i... Ale jeżeli to nie jest Wąziu i zostanie... A nie, ale zabije jednego. Tak, rację, że zabije jednego. Dobra, zróbmy zadania, tak jak Wąziu mówi. No i tak mają kultę. Potrzebuję kogoś do tej całej kamery, bo tam mam jednego questa obok. Możesz nie wiedzieć, więc sobie. Nie, tam chyba jeden task został. Zacznijmy i zróbmy taski. Ja mam chyba w adminie jeszcze. Wąziu, weź sobie wycisz klawiaturkę, znaczy tego, mikrofon. Ja, ale jest, mieszają mi się te gówna. Dobra, Wąziu, wylatujesz. Moment. Gdzie było ciało? Ja byłem z Batonem przy O2 i tylko my zostaliśmy. Sorry, to jesteś ty. No, nie, ale... moment. Robiłem tego swojego questa na północy, w sensie to, co mówiłem, tak? Jak zaczęło błyszczeć alarm, tak? Na północy robiłeś. Ale no to ten, taki, ten ping-pong taki, w sensie, że ta dźwiękogra, nie powiem jaka. Że ta dźwiękogra jest gdzie, Wąziu, w jakim pokoju? No, tam, gdzie mówiłem, naprzeciwko tych całych kamer jest ten cały reaktor, coś takiego. Tam jest ten na dole, jest ten główny reaktor, ten obok jest ten drugi reaktor. Jeszcze raz. Robiłeś teraz, jak alarm się włączył? No to jest takie upierdliwe zadanie, tak, uznałem, że zostanę. No. Czy kiedy to robiłeś, teraz czy wcześniej? Nie, no teraz już byłem tutaj, na ciebie wpadłem teraz, czy na kogo? Okej, okay, tak, no na mnie. No. Ja znalazłem ciało w adminie. Akurat jak musiałem wpisywać kod. No... Ciężkie to jest, Stachu, żebym ci uwierzył, bo mogłeś tam dobiec, zabić i zraportować. Nie no, przecież a te pierwsze ciało wtedy... Ja dobrze mógł miałem pozwolić, żeby akurat reaktor wybuchł. Mi się wydaje, że Baton jest spoko. Jakby co? My się, nie wiem, mijaliśmy non-stop. Okej, musimy kogoś zagłosować, tak? Stach miał to podejrzenie od początku. Ja strzelam, dobra. Jak się Stach was przegada teraz, to spoko. Ale...
Nie wiem, Baton, jak uważasz? Dla mnie to jest wąziu czy czysto? Gdybym był impostorem, też bym zabił i zrobił self-reporta, bo to brzmi zajebiście, tak? Wtedy mówisz, że akurat była teraz zadyma. Zwłaszcza, że mówiłem, że tam miałem na tym. Stachów na swoją obronę przemawia to, że byliśmy we dwóch na O2, mogłeś mnie zabić i mógł wybuchnąć statek. Okej. Okay. To też prawda, no i ja wpisam kod. Ale mam jeszcze dużo questów, tak? Mi zostały jeszcze dwa questy, więc nie wiem, ile tam, nie patrzyłem na pasku, nie? Stachu mógł mnie zabić, jak robiliśmy O2, byliśmy tylko we dwóch. No mnie też mógł zabić parę razy wtedy, ale mógł mnie zabić na początku. To poprzedni kill, nie zabijałby kogoś przy drugim O2, to nie miałoby jak na moje sensu. Znaczy Baton, miało sens zabijanie przy drugim O2, ale na pewno nie miało sensu reportowanie, bo zostało 5 sekund na O2, więc... No mówię. Ej, boli mnie serce, że mnie wywaliliście. Ja przepraszam, wyłączył, że ci zamknąłem drzwi przed nosem, ale... To było dobre. To ja czekałam cały czas przy reaktorze, aż ktoś przyjdzie go wyłączyć, po czym bęk, wylatujesz. Znalezione przy tobie ciało. Mogę włączyć. Już mój błąd. Ale wiemy, pytanie, czy jest ich dwóch, czy jest ich jeden? Czy resztka rozkmini? Okej, okay. Myślę, że możemy lechać już iść na full chat współpraca. Elo. Tak, robić misję. Przepraszam, sorry. Już nadrabiam. Nie jest dobrze. Muszę trochę tych requestów narobić. Ale powinni powiązać fakty. Tam byliśmy wszyscy oprócz właśnie Pelikana, tak? Czy mi się zdawało, czy questy się... Okej. Okay. Co to był za taniec? W ogóle jak się gasi światło, jak się zapala światło? Pelikan jest na pewno czysty, bo przy mnie naprawił światła. Tak, na pewno, słuchajcie, ale... Ja biegłem na kamsy i patrzę na kamsach, że odwalony leży Makua w adminie. Znaczy w sumie tak nóżki mu wystawały. Admin to admin. Ten środkowy pokój na zejściu na dole od... To nas tam nie było. Tam jest karta. Nie, my byliśmy z doktorantem i ze Smokiem, bo zgasło światło. I nie wiem, jak się zapala światło, więc byliśmy cały czas... Skrzat mi się minęliśmy i to w sumie... Ale on mi się minęliśmy w elektryku. Tak, bo oni stali w czwórkę w miejscu i widzę, że nikt nie naprawia świateł, to poszedłem... Nie wiem, jak się naprawia tak. Światło, ja tego nie wiem. Chodzi mi o to, że ty mogłeś go zabić. Ale nie, bo byłem przy nich i po prostu przebiegłem. Ale gdzie potem zniknąłeś. Kiedy byłeś przy nas? Ale potem chyba Andrzeja przy nas nie było, nie? Minąłeś się ze mną na dole. Na końcu była smoku doktoranta. Minąłeś się ze mną na dole. Spotkałem na koniec doktoranta, jak wracałem z elektryka. W sensie, no po prostu jak zabiłeś wąsia, to spotkałem doktoranta. Bo powiedzcie, ja powiem, jak to wyglądało z mojej strony, że ja naprawiłem światła, pobiegłem w lewo, a skrzat pobiegł w prawo. A ciało znalazłem, widziałem na kamerach tam w adminie. Czy się rozdzielił od nas, nie? My byliśmy cały czas w trójkę, spoko do Krantia. Dlaczego tak nagle? Spanikowani, nawet nie wiemy, jak zapalić światło. Słuchaj, masz 5 sekund, przedstaw mi dowód. Dlaczego chcesz mnie wyrzucić? Słucham. No, mówię ci, że my cały czas się kręciliśmy jak gówno w Przeręblu, tak? Tam, bo nie wiedzieliśmy, jak włączyć światło. I ty tam mignąłeś. I stoimy jak pizdy, więc poszedłem po prostu naprawić światło. Okej, więc albo ty, albo Pelikan. Albo ty, albo Pelikan. Ktoś z was musi być ostrzelony, nieważne, więc muszę napisać Pelikana. Ale my byliśmy w trójkę, mamy alibi. Smoku, doktorant i ja mamy alibi. Koniec. Tego nie jesteś w stanie podważyć, bo byliśmy cały czas przy sobie, bo się baliśmy i nie wiemy, jak się włącza światło. Kurwa, powiedz, jak się zrobiłeś i poszedłeś naprawiać kabelki, to jesteś przechujem. No jeden z was to jest pierwszy impostor, jak ostrzeluje na Jaya, a potem na Pelikana, whatever. No. Czemu na mnie? Jakby... Na mnie jest łysy. Okej. Okay. Zobaczcie, odławili się chujem. Nie, no żartowałem. Wyjebało, nie podskoczy. Teraz jest ciekawe, więc tak, prawdopodobnie niewiele osób ogarnia. Okej.
Okej, Pelikan, do widzenia. Żegnamy cię z tego rejsu. Żegnamy się z Pelikanem. Jako... Czemu jego? Zgasło światło, kiedy doktorant Smoku i ja byliśmy razem. Do widzenia, Pelikan, na razie. Ale nie, to musi być Pelikan, bo on próbował... A to nie jest tak, że te questy można zdanie... Nie, słuchajcie, to był Pelikan, dlatego że jak był przy tym paliwie to i próbował zrobić to paliwo, to się nie przesunął pasek. Ale doktorant, ja to wiem, czy... Ale mam jedno pytanie, słuchajcie, jak się zamykają drzwi? Zadanie. Jak się zamyka drzwi? Ja powiem, Pelikan zamyka drzwi i on nie zamknął. No nie wiem, on może to robić, bo on jest przecież... Ale trzeba stać przy drzwiach, czy... Nie, nie trzeba stać. Nie, nie trzeba. A, dzięki, to jest dwuczęściowe zadanie, dlatego się nie ruszyło. Teraz mógł głosę Pelikana. Dobry tekst jest dwuczęściowy. Pelikan, chcesz dłużej wałę podskoczyć. Jędek jest zbyt do przodu, ja mu nie ufam. Jak to możliwe? Przecież byliśmy w trójkę. Ty zawsze się tak podniecasz, jak jesteś impostorem. A głosy na Pelikana i wręcz. O my God, co mam zrobić? To nie musisz nigdzie nic przełączać. O nie! Wszyscy już zagłosowali? A, głosem no nie! No jak na mnie głosować? Czemu nie? Żadnych dowodów nie macie. Kurde, w sumie nie znam mechaniki tej gry, więc w sumie nie wiem jak się... Nie znam, więc ty możesz mnie tak skręcać. Ale ja nie wiem, no kurde, jak no. Całą grę bezpiecznie... Skończmy te taski. Ile tasków za mną zostało? Pelikan, ale my już do kwantu zagłosowaliśmy, więc to się tak już rypło, tak? Więc no jeszcze jeden głos, ja jeszcze mogę przeżyć. Macie jeszcze 45 sekund, żeby mnie przekonać. Ale to nie, ale... To jest Pelikan, dlatego że jak robił to zadanie z paliwem, nie zrobił tego zadania. Ale to jest zadanie dwuczęściowe i biegłem do silnika. Podejrzany. On był poprzedni duży podejrzany i teraz jako jedyny chodził sam, kiedy my byliśmy w trójkę, bo się po prostu baliśmy. Ale Jędrek, z tego co wiem, to te zadania można zdalnie włączać, tak? Okay. Te sabotażowe. Okej, no można, ale tak czy owak wiadomo, że impostor szuka okazji, żeby być sam na sam, tak? A nie chodzi z nami teraz po prostu. Nie, nie, nieprawda. Spartan głosuje na ciebie. Ja głosuję na ciebie, wiem to, to ty. Ale Boże, złoty, no to spoko, super, no to... Głos na Pelikana i kończmy to. No, ja miałem alibi w każdej turze. W każdej miałem alibi, tak? I teraz też mam alibi, byłem z wami cały czas. Będę tego żałować. Dobry impostor. Dobra, Pelikan, do widzenia. Wygraliśmy. Wróciliście, to ja się zastanowiłem, przecież skoro byliśmy w czwórkę, ja wiem, że jestem niewinny, a widziałem Pelikana, to on musiał zabić. Boże. A już nie wciągam za prawie. To nie ma uwagi. Jay i Pelikan, tak? Nie, nie. Subli Pelikan. Subli. Czyli ten, co chodzi od pokoju. Tak. Jakby coś... Ej, powiedzcie mi, wytłumaczcie mi, jak działają te questy sabotażowe, bo ja w sumie... A nie. Już mówię. Jak jesteś impostorem, to zamiast mapy masz mapę sabotaży i ty możesz to aktywować zdalnie, nieważne gdzie jesteś. Tak. Tam masz drzwi zaznaczone prąd. Drzwi też na mapie mogę zaznaczać, tak? Okej, a jak się włącza światło? Klikasz na elektryka. Trzeba wyjść do elektrykala. Nie, aha, jak się włącza, w sensie jak się sabotuje, tak? Mhm. Tak samo, to jest jedna z tych bajerów. Czyli klikasz na mapie, tak? Bo na tej mapie macie tak, reaktor to jest po lewej stronie całkiem i to wymaga udziału minimum dwóch osób, które muszą w dwóch miejscach przyłożyć rękę, więc to jest takie małe rozdzielenie. Macie po prawej ten tlen, który w adminie i po prawej jest i to już w ogóle wymaga, to jest najlepsze do rozdzielenia w ogóle wszystkich, bo muszą dwie ekipy się rozdzielić na duży dystans. No i elektryk, nie? Który jest najprostszy, ale też on jest na dole, to wiecie, gdzie jest elektryk. I pomsty. Tak, i zawsze jak jest akcja sabotażowa, to priorytet macie na te zadania i strzałki wam pokazują. Tylko, że komsy w tej... Tu nikt nie robi komsów, bo one są tu bezużyteczne w tej mapie. Znaczy... Czego? Komsy to jest... Jak to się mówi? To komunikacja. Między storage a shieldsami, to na dole. Moim zdaniem dużo lepsza i jakbyście chcieli, możemy za 2-3 gierki zagrać na tej drugiej, na tej takiej bazie. Czekaj, nie? Ogarnijmy jeszcze tę mapę, bo ja drugi raz w to gram. Się zgadzam. Nie, dobra, albo są zamknięci. Co jest? No i jak teraz się wytłumaczycie? Jak no teraz jednak... się Bąkol wytłumaczysz, co? Że co? Biegłeś za mną naprawić światło, obróciłam się, a tam już było ciało. Hmm?
Co ty dopisz? Ty przy mnie szłaś i naprawiałaś, jeszcze nie umiałaś włączników dobrze włączyć, bo ci się tak ręce przeszły. No przecież o tym, że to nie byłam ja. Słabe ty to roboty. Tego za mną. Dobra, pierdolisz tam. A, dobra, pizza, dobra. Nie elektryk. Pięknie. Nie mam argumentów. O, jebać baby. Dobra, spoko, Bongol. No ale widać, nie, a tak nie, jest, nie, ale nie. Nic nie powiedziałem o tobie. Chodzi o to, ty na mnie teraz naskoczyłaś w tej rundzie. Dobra, i gdzie widać, niepotrzebnie na mnie naskoczyłaś, bo w tym momencie się tylko w tym fakcie po prostu. Rów się spocił, co? Siedziałem, okej, ja tylko powiem, dorzucę kilka ważnych rzeczy. Mnie cały czas. I panie kapitanie, miałaś że nie mogłaś mnie zabić prędzej. Łysy z pelikanem byli gdzieś tam odcięci i kręcili się jak sieroty koło siebie, więc raczej pelikan jest czysty, okej? Bo siedziałem teraz na kamerach, kiedy ten odcięło mnie coś na północy, na północnym... Jedynej osoby, której nie widziałem, to jest mój Stach i wiem, że Smoku byłaś przy mnie w rozdzielni i nie wiem, gdzie był mój Stach w tym momencie, więc mógł to zrobić od razu na wejściu, bo nie było go bezpośrednio pod rozdzielką elektryczną, tylko report, bo nie widziałem ciała, report się pojawił stojąc pod rozdzielką, nie mając wizji, więc musiało to być po prostu w górnej części wątpię, albo pod drzwiami. Czy ktoś za nami szedł, Bongol, w takim razie? Bo ja nikogo jeszcze nie widziałam. Nie no, Makuę w ogóle odrzucam, to w ogóle nie jest safe. Stach, co ty w ogóle, czemu tak cicho siedzisz? Wszystko okej? Okay? Nie no, jest okej, okay. No okay, widziałem was na skrzyżowaniu między Security Reactor, poszedł, leciałem w dół przez storage i potem siedziałem przy adminie. A czemu na przykład, bo wiem, że ty widziałeś, nie? Znaczy Makuę. Tak, widziałem cię. Szedł tam, ale nie, mój Stach, czy ty widziałeś Makuę, który pod rozdzielnią był? Nie widziałem. Ja byłem w tych kamerach, nie wrażliwie. A jak mogłeś go nie widzieć? Ja odwróciłam się... Musimy kogoś wywalić. Za mną był Bongol, odwróciłam się po naprawie światła, było ciało. To ja wam tylko powiem, jeżeli na mnie zagłosujecie, to nie. Gracie dalej po prostu. To jest bez sensu. Ja tu na Smoka, bo na nie wiem co. Ja sobie robiłem to samo co Bongol. Ale mój Stach też mi śmierdoli. Co? Ciekawe. Co? Ej, pojebało was. Oj. Pojebało. Jaki hejt. Daj, co ja ci zaufałem. Pojebało. Pelikan. Gratuluję, panie Pelikan. Przepraszam. Ale najlepsze było to, że Pelikana nie za chuj, ja bym nie przeodejrzewam. Chyba, że nie robiłeś killi w ogóle. Ale to ja to z tego sneaky kill. Mnie zabił Pelikan. To ja zrobiłem. Przecież na końcu no, powiedział, ale... że Pelikan jest czysty, bo był z łysym cały czas, a tak. Łysy nie żyje. Nie. Widziałem, że... Co to była ta awaria? Co to było? Coś mi odcięło drzwi jedna i widziałem, jak tam się kręciliście się tak słodko. A potem ja nie żyłem. Najgorsze, że ja chyba wtedy wyłączyłem kamerę, akurat bo ktoś do mnie wchodził, się wystraszyłem. Kurde. A to był fail. Ale mój Stacha od trzech rund w ostatnich 15 sekundach ktoś wskazywał i on zawsze miał fuksa, bo no już nie mam czasu, to nie gadam. Ja mówię o mój Stachu, że właśnie przed doktorantem, a później zgłosił ciało jeszcze jedno. Ty. Co jest? Doktorant, widziałeś kogoś? Bo ciągle na tych kamerach jesteś. Nie widziałem. Praktycznie w tym samym miejscu co ostatnio. Matko, czyli... Było poza kamerkami. Drugi, droga, to, a drugi a, w tym samym... Czekaj, doktorant... Nikogo nie mijałam. Doktorant, mijałam tylko... Czekaj, Smoku, nie mów nic. Doktorant, nie widziałeś nic na kamerach? W sensie nie wiesz, gdzie jest ciało? No, jak mi powiecie, gdzie jest ciało, to może będę coś widział. No a gdzie było ciało? Kto zreportował? Ja. No tam, gdzie było ostatnio, czyli przy tym tlenowym, tak? W korytarzu. Czy na dole. No to tam byłaby kamera. Kto naprawiał ten tak, górę? Tak, u góry no, bardziej. Nie, kamera jest... nie, to tam nie ma kamer. No to jest między kamera. Łebą... Nie, halo, halo. Jest kamera... Dobra, nie chcę pospieszać teraz, tak? Ale tak, dołączyłem do kamer i... Doktorant siedział na kamerach już jakiś czas, natomiast kiedy... Na kamerach ciało było widoczne jak byk. Czekałem tylko, kto znajdzie i co się podzieje. Ja właśnie chciałem powiedzieć w poprzedniej rundzie, że podejrzewałem doktoranta, bo wydaje mi się, że nie fejkował jedno zadanie, nie poszedł pasek do przodu. A po drugie, to doktorant nie ma żadnych zadań, od razu odcisza kamery. No to jest podejrzane. A ja mam jedno pytanie. Ty też by lubili się wziąć za robotę, nie? Ale nie robię tego. Nie zostały tylko dwa taski, no może nawet jeden. Ty mi nie mówi, jak mam się brać za robotę, nie ja mam jedno pytanie. Czy te kratki to się odblokowuje jakimś questem? Żeby z nich korzystać, jak wąży na przykład? To tylko imposterzy. Wentyle smoku? Wentyle, no. Wentyle się... Wentyle korzystają tylko imposterzy.
Czyli moment, a wróćmy do tych kamer. Ty wąż widziałeś ciało na kamerze. Tak, wchodzę na kamerę, widzę, jak doktora siedzi. Ale to było pytanie, Smoku. Ja przepraszam, stop, chwila. Co? W sensie, że wąż niby używał kratek wentylacyjnych? No widziałam, że wychodził, bo przy elektryku. Ale udajesz teraz, udajesz, siedzisz damy. Serio, serio, nie udaję. Myślałam, że po prostu... To pytanie jest tak głupie, że głosuję na ciebie. Myślałam po prostu, że trzeba zrobić jakąś questa na te kratki. W tamtej rundzie podejrzewałem doktoranta i Smoka, więc teraz to jeszcze bardziej tylko... Ja w tej turze Smoka podejrzewałem, sorry Smoku, ale to pytanie było po prostu niestety, jakbyście głosowali, to wybrałem naukę polską. Nauka polska góra. I uważajcie na smoka. Dział naukowy pozdrawia. Czatek, wrzucaj memy. Kurde, niedobrze. Oj, dobra. Kurczę. Let go! Ale buja! Smoku, ale z tą kratką to weź! Jeszcze gnoże się podejrzenia w ten sposób. Mówiliśmy na smoka tego sobie. Ale słuchaj, zagłosowałem dwie osoby na doktorant. Wojcia, więc się opłacało. A wyrzuciliśmy doktoranta. Jezu, jak to był fail. Nauka. Ale czekaj, czemu nie wygrali? Co się w ogóle stało? Jak to się stało? Nie, doktorant miało cztery osoby. Nie, doktorant podpadł, że za to na kamerach siedział i Bakuła nie lubi nieróbstwa, no. Ja tylko nie kumam, czemu przepuściliście Smokowi to pytanie i to zwalenie winy na wąża? No tak właśnie, ja też zagłosowałem. Tak, ale doktorant podejrzany, tak kurde. Ale właśnie, nie był podejrzany. Bo doktorant nawet się nie bronił. Tak. Ale nie, ja się nie dziwię, że to się nie bronił. Nawet nie bronił. Bo przecież mówię, dobra, ja gram lasta jak coś, to... Dobra, to było dobre, Bąkol zabijał, ja zgłaszałam ciało. Mówiłam, że nikogo nie widać. Okej, okay, a ja wyłączam komunikację z czatem. No i będzie ciężko. Aha, chyba jakiś ten... killowy... co ja mogę powiedzieć? Okej. Okay. Zaczęło się dobrze. Jesteśmy osobami zaufania. Doktorant może mieć jakiegoś dużego... Więc tak, ja nie zginę. Jest Stach. Jakie to jest kochane i słodkie. Jedna trzecia questów. Nikt jeszcze nie zgłosił. Ach, blisko. Dzień dobry, Rek. A jak to tam? Znalazłem zielonego w Lower Engine i pozostałych dwóch nie znaleźliśmy, co ciekawe. No to widzę, że się zaczęło nieźle. Ja siedziałem na kamerach teraz, jak byliśmy, było tak. Jeszcze raz, Lower Engine to jest to po lewej na dole, jak ktoś jeszcze nie był z nami. Ktoś został z nowych tutaj? Silnik jest, okej. Ja jestem jeszcze. Ja no mogę tak. Od razu się przyznać, że... Próbowałem zrobić to takie kręcące się kółka, tylko niestety na telefonie, bo jestem na telefonie, ciężko to idzie, żeby trafić. Okej. Nie ma taka lameriada. Przyznajesz, tak? Przyznaję się, że długo spędziłem przy kółkach. No, mówię tę grę pierwszy raz. Moment, żebyśmy nie wywalili kogoś bez sensu. Wszyscy polecieliśmy tam do tego? Bo widziałem wszystkich chyba w tym, jak reaktor zaczął szaleć. Ja chyba z Lonara naprawiłem reaktor.
Tak. My dobiegliśmy. Z kim tam byliśmy? Ty biegłeś tak z nami? Czy baton? Nie, 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 ja zostałem z tyłu. Jakby naprawiliście reaktor, to ja byłem przy Shieldsach akurat. Ja gdzie było ciało znalezione? A, dobra, gdzie indziej. Lower engine. Ciało było tam poniżej reaktora. Ale po reaktorze jeszcze nikogo nie było martwego. Tak, bo ja pierwszy wybiegłem z reaktora, poszedłem na dół do elektryka i... Nie no, po reaktorze musiało już coś zabić, no bo trzech ofiary. Ale nie w lower engine. Nie w lower engine. To w lower engine to jest raczej dosyć świeże ciało. Pytanie, kto wychodził ostatni z reaktora? Jak od razu był tam reaktor meltdown, to szukałem dojścia do reaktora, dobiegłem do reaktora, to tam pobiegłem w górną część tego reaktora, tam już ktoś robił to zadanie i zostało skończone zanim ja przyszedłem. Podszedłem do tych śmiesznych cyferek, co się układa, żeby tam zrobić taska i później zbiegłem do tego, właśnie do energetyka i tam stałem z paroma osobami w energetyku. Po reaktorze chwilę siedziałeś jeszcze tam w pokoju, tak? No tam. Dobra, ja mam questy teraz w okolicach reaktora, więc tam mogę iść, jakby co. Na razie jesteśmy w tyłku, powiem tak. No, ja muszę zrobić out, tego. Out, komunikacja siada, sorry, psz. W reaktorze. Musimy kogoś odwalić teraz. No to kto mówił, że biegnie do reaktora przed chwilą? Ja mówiłem, ale byłem w medbayu. No, ja widziałem na adminie, były trzy osoby były w reaktorze i jedna umarła, dwie zniknęły stamtąd, wyszły. Wciąż mamy dwóch impostorów. Dobra, musimy głosować. Z medbaya można przeskoczyć łatwo, a czy z security można łatwo przeskoczyć do medbaya. Jeżeli widziałeś trzy osoby w reaktorze, to równie dobrze impostor aka czerwony mógł wyskoczyć stamtąd. Ja wiem tylko, że z batonem się mijałem w nawigacji. Tak, ja wychodziłem. Ja nie, ale w security nikogo nie było. Potem jedna osoba poszła przez upper engine, a drugiej już nie widziałem. Więc to upper engine idealnie do medbaya. No to wąziu, twój road, poproszę. Jeszcze raz, ja tam po prostu mam to durne takie zlecenie, gdzie czekasz, odfajkowujesz, pikasz i ten. No. Tyle. Ale tak, Stach tam poszedł sam. Nie, co robiłeś w tej rundzie? Co robiłeś w tej rundzie? Mam to długie zlecenie w medbayu, którego jeszcze nie zrobiłem. To wiesz, to takie, co się pstryka, czeka, porównuje. Okay. No ale to 50 sekund ten fiolki, tak? Tak. No to wiesz, że możesz to kliknąć i odejść stamtąd, nie musisz czekać. To nie jest tak, że tam chce mi się siedzieć. W sensie, że tam nie boję się siedzieć. Tak sobie tam patrzyłem na wejście, czy nikt mi tam nie podpierdzieli. Nie no, powiem tak, gdybym ja zabił, to było bez sensu, żebym szedł do medbaya, nie no bo... A widziałeś kogoś? No tam szli w lewo, no widziałem Stacha idącego, tak? Uznałem, że sobie poradzi, no. Na kogoś musimy kiknąć, bo jest dwóch impostorów i jesteśmy jeden kilo od przegranej. A Wojciu, ty byłeś w reaktorze? Nie, mój w tej rundzie nie byłem. Nie wiem totalnie, kto tam był. Czemu doktorant milczy? Znamy pozycję Leonara, kto był na adminie? Na adminie był kto? Jeszcze raz? Ktoś mówi, że na adminie siedział, halo? Ja byłem na adminie. Tazde, dobra, Tazde, admin, ja i Lona robiliśmy po prawej. Doktorant Kulski jest impo, kikujcie doktoranta najpierw. Nie no. Nic nie mówi. Nic nie mówi, siedzi cicho, tak. Aha, nie zdążyłem. I drugi Kulski. Kurde, zrypaliśmy z tym. Już miałem klikać OK. Już. Też kończę wpisywać. O, bo dobre kole zrobiłem. Bardzo jestem zadowolony. Nie, tak. Tam wyszło wam. Torrent, jak mogłeś? Ja już taki zadowolony, że udało mi się tego taska wykonać. Wychodzę i mi się drzwi przed nosem zamykają. Od początku robię sobie łyponsy, myślę, doktorant Kulski osłaniają, co? Kulski mi odwala, są doktorant, nie? I uciekają. Fajnie. Osłaniałem.
No widziałem właśnie. Okej, okay, wszyscy żyją? Ktoś tam miał odchodzić, jakby co? To była jedna szybka to chyba. Tak, tak, ja uciekam, trzymajcie się. Okej, okay, dzięki. No. Cześć. Dziękujemy. Patrzcie, jak tam znam się naszym. Jakby co, no, Discord jest miejscem losowań ludzi. Wiem, że to z musztarda po obiedzie, ale już zróbmy to. Więc witajcie. Kurde. Jaki przypał. Okej. Okay. Dobra. Przynajmniej wiedzą, że to nie ja. Powiem tak. Ciała nie widziałem, ale miałem przycisk report przy komunikacji, przy wyjściu do komunikacji. A gdzie to jest? To jest prawy dolny róg. Między storage'em a sheetsami. Okej, to w storage'u teraz na pewno byłem. To ten. Kto koło widziałeś przy storage'u? Przy storage'u, nie wiem, gdzieś widziałem Greata na pewno, mijałem go tam, ale nie jestem jeszcze pewny. Na pewno szedłem ze wszystkimi chyba w dół, jakoś tam w stronę storage'u. Chyba ze 3 osoby ze mną biegły, ale nie wiem, kto to był. Jak coś, to widzę teraz czat. Widzę was, niestety ten stan wygląda. Kulski był ze mną przy O2, naprawialiśmy razem. Ten też go widziałem, prawda? Dobra, ja może powiem moi całe, jak to wyglądało, bo tam Janek powiedział, że mnie widział w storage'u, ale to było dawno temu. A jak zaczęła się runda, pobiegłem do elektryka, zrobiłem questa, odpaliło się O2 i w tym momencie widziałem w tamtych okolicach w storage'u Janka. On pobiegł górą, ja pobiegłem w prawo, dobiegłem do O2 i tam już widziałem Kulskiego, chyba Batona. Naprawiliście O2. Ja pobiegłem na weaponsy, no i ja nie wiem po tym, co się działo, nie? Potem pobiegłem znowu do góry, pobiegłem do nawigacji, zrobiłem questy, potem na weaponsy i spotkałem doktoranta i był raport. Więc Kulski musiał z O2 pobiec w dół. Na sam koniec spotkałeś doktoranta? Tak, doktoranta w kafeterii. Dobra. Tylko tam... Kulski chyba pobiegł tutaj prawą stronę. Doktorant większość rundy był w adminie. Tak, później biegł ze mną przez kafeterię. Kulski pobiegł w prawo w dół do nawigacji. Impostor nie może zabić impostora. O2, nawigacja, szybcy, tak Kulski mówił. Ktoś mnie poprawcie. W nawigacji go nie było. Nawigacji Kulskiego nie było. On pobiegł od razu na szylcy. No okej, ale to Janek biegł ze mną z O2 przez kafeterię, więc on jest raczej czysty. Czyli mówicie, że nikt nie ma. Nie ma doktora, coś powie w tej rundzie? A jak to widział Leonardo? No, w tej rundzie cały czas byłem na środku, tam w tej... Nie, bo zadanie był cały czas, biegł tam ze mną i tam był do końca. Bo tam miałem 3 zadania. Ej, musimy chłopakom pomóc. Oni są w tyłku. Myślę, że kolejna wygrana impostorów. No, był prób cię taski. admin. Mój ulubiony task. Nie. Jest bardzo dobry. Więc tak, wiemy oczywiście, kim jest ta jedna osoba, która zabiła. Jest tak, ja tak nic nie zrobię niestety. Potem będę miał wielkie spotkanie w tym technikalu, więc zróbmy shieldsy, które są dosyć banalne, nawet jak dla mnie. I zobaczmy, czy chłopcy ogarną. Muszą... Tak? Są... Ogarnęli. Jest pół tasków. Jak ja zrobię swoje, z tego Uwaga. To jest ważne. Doktorant, chętnie się dowiem twojego role task poprzedniej rundy. Mówiłeś, że stajesz na środku. Ja bym chciał dowiedzieć się, co znaczy twoje stanie na środku. Ty, jakie taski jak robisz w tamtym, Holmes nie w tej. Wszystkie. Nie, tak naprawdę. Nie, tam poniżej tego, prawda, kafeterii. To tam były 3 zadania. Przeciąganie tej karty, bodajże kabelki i pobieranie.
Okay, nie, w poprzedniej rundzie ręczę dla doktoranta, bo razem wbiegliśmy do admina i byliśmy tam do końca do zgłoszenia. Sorry, bo nie śledziłem. To wszyscy przeżyli? W sensie... Tak, wszyscy przeżyli, tak. To nie znaczy, że doktorant nie jest winny, ale... Nie, oczywiście, ale przynajmniej teraz jego historia ma jakikolwiek sens. No bo moment, teraz jest dwóch impostorów jeszcze, tak? Niby? Tak. Czy tak, to już? Tak, okay. Zaufajcie polskiej nauce. Nie, no to jest argument właśnie, żeby nie zaufać. Nie jest dotowana przez państwo, to nie może nie, ale przepraszam, to, że nie mam jeszcze dyplomu, to nie znaczy, że nie można mi ufać. Dobra. Tak, póki co nie mamy żadnego... Kto podskarżał doktoranta? Bo ja doktoranta w poprzedniej rundzie widziałem, jak biegł ze mną przez kafeterię na samym końcu, czyli raczej Kulskiego nie mógł rozwalić. Nie no, na kill Kulskiego nikogo chyba nie było w tamtej stronie nie, mapy. Ja zaczynam podejrzewać, że to może być ktoś z TASD X-Rate na przykład. To ja byłem z doktorantem cały czas. No nie, jest taki sumie, ten, no, nie widziałem, żeby... Aha, bo nikogo nie zabija. Jak coś, no tak, zabiła mi ta zła osoba. Nie wiemy, kto jest drugi. W tej rundzie biegliśmy do reaktora, chyba ja, Great i Janek. Tak. I w pewnym momencie zawrócił i gdzieś pobiegł. Janek zawrócił, żeby nie było tego. No Janek. No ja biegłem potem do... Dlaczego baton do tak się interesowałeś? Do doktora? Dlaczego tak się mną interesujesz, baton? Nie będzie powiedzieli, że robiłem taski na środku mapy. No, to nie jest odpowiedź. Żadna. No, okej, okay. Trochę tak. A Janek, dlaczego ty się wróciłeś? Zamiast... Nie, ja się po prostu ten. Ja biegłem potem do tego, co to tam było? Do awarii. Nie wiem, co to było. Przestraszyłeś się, bo nie była wtedy awarii jeszcze. Nie, była. Ale nas dwóch nie zabił i uciekłeś. Nie wiem. Kryminalisto. Okej, jestem dobrym duszkiem. Nasze podejrzenia? Co się stało? Jest jakiś czerwonka, bo rozumiem, że mi dochodzą te questy. I będę praktycznie prawie wolny. Ha. Nie wiem, czy mi pokaże, bo są dwuczęściowe questy. Ja tego nigdy nie potrafię zapamiętać. To było moje odkrycie życia w tej grze. Dobra, chłopcy. Okej. Okej. Okay. Jak w obcym teraz jest. Mają blisko, tak? Ale niewykluczone, że zginą. Już wciskałem report. Janek, tam, gdzie stałeś przed chwilą w elektryku, tam gdzie się światło napada, tam nie ma taska. Okej. Okay. Ja generalnie szukałem, wiesz, gdzie się co robi, jeszcze nawet nie ten, ale no, to był pierwszy raz, także trafiłem w tego. Jak zobaczyłem, że tam stoisz, to żałowałem bardzo, że wykorzystałem przycisk 2 minuty wcześniej. Tak, każdy może tylko raz wezwać to spotkanie awaryjne, jakby co? Teraz jest to. Mm-hmm. Ja już stałem przyjaciele i zgasły. Chciałem podziękować Jankowi, że w komunikacji zrobił double killa ze mną. Tak, bo gdyby nie to, to właśnie, że drag. Tak, i grade by odpadł, no. Momentalnie. Okej, okay, podsumujmy. Wszyscy z nami zostali, tak? Możemy przejść do fazy drugiej. Resetujemy, tak? Wszyscy zostają. Nikt nie idzie do domu, nikt nie obiadu. Tak. Okej. To ten, jako kapitan rozpitam was serdecznie po raz kolejny po zresetowanej pamięci.